Witam Was, moi drodzy, wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jakże istotny materiał, ponieważ porozmawiamy sobie o Daily Bajasie, czyli czymś, co tak naprawdę jest kluczowe w byciu skutecznym spekulantem, jest kluczowe we wszystkich moich strategiach i od czego zaczynam każdą, ale to każdą swoją analizę na dany dzień, szczególnie na pary walutowe, moi drodzy porozmawiamy sobie o rzeczy, która pozwoli Wam określić, czy nastawiamy się dzisiaj byczo, czy niedźwiedzio, czy będziemy dzisiaj głaskać niedźwiedzia i pacać go po nosku, czy będziemy dzisiaj jednak jeździć na byku, bądź też miziać byka w różnych miejscach, które ma, na które macie ochotę. Moi drodzy, jednakże do żadnych z tych rzeczy nie, nie zachęcam, ani nie zalecam robić, ponieważ są to zwierzęta, które nie pałają niezwykłą miłością do... Bycia mizianym przez człowieka. Moi drodzy, przechodząc już do rzeczy najistotniejszej, daily bias, cóż to w ogóle takiego, jak zacząć to rozumieć? Moi drodzy, najważniejsza i najistotniejsza rzecz w każdym daily biasie to newsy, szczególnie jeśli mówimy o kontekście tutaj par walutowych. Natomiast czy to na krypto, czy w innych miejscach są wszelakiego innego rodzaju newsy. Które tak naprawdę powodują, że rynek się rusza. Przez wielu newsy uważane są, że inaczej. Wiele osób uważa, że newsy są bardzo często już zawarte w wycenie na dużo, dużo wcześniej. No, czy to jest prawda, czy nie, to jest już kwestia do określenia przez Was i do backtestowania. Z mojej perspektywy, jak zawsze, to zależy, o jakich newsach mówimy. Natomiast moi drodzy, nie ma co ukrywać w momencie, jeśli mówimy o handlu na indeksach, parach walutowych, czy też wszelkiego typu commodities, czyli tak zwanych, nie wiem na przykład surowcach. No to tu bezpośrednio już same newsy, na przykład na e, parach walutowych, czy też na samych walutach, jak właśnie tutaj widzimy, e, dolara bądź też euro, no to oczywiście, że mają one znaczący wpływ na wiele innych rzeczy, na przykład kiedy dolar wzrasta, no to SP 500 czyli SP 500, jakby to powiedzieć po polsku, na przykład może spaść i będzie raczej spadać, dlatego że są to dwa instrumenty finansowe, które wykazują niezwykłą korelację między sobą. Dodatkowo warto stwierdzić, że podobnie sytuacja wygląda oczywiście na parach walutowych. W momencie, kiedy mamy euro-dolara, no to jeżeli pozytywny news wyjdzie dla dolara, no to automatycznie może przełożyć się to na spadki na parze walutowej euro-dolar. I tak dalej, i tak dalej. Ostatnią taką rzeczą, o której powiem, może być również to, że wiadomo, kiedy wzrasta na przykład cena dolara, no bo stopy procentowe, tak jak teraz, były dosyć mocno podnoszone, no to w środowisku takim jak teraz zaczęły wzrastać również, zaczęła spadać na przykład cena złota i na odwrót, jeśli jest, jeśli jest środowisko wysokoinflacyjne, no to mamy sytuację, w której może wzrastać cena surowców, wzrastać cena złota, dlatego że ludzie uciekają ze swoimi oszczędnościami właśnie na przykład do takiego złota. Pamiętajmy również, że rynek, jak to rynek tworzą go ludzie i to są gdzieś wszystko dywagacje i spekulacje. Natomiast może nagle na przykład spaść jeden wielki meteoryt na Ziemię, który będzie wypełniony. Ogromną ilością złota. Nie wiem, jakby to miało działać, nie wiem, jakie by to miało miejsce, natomiast biorąc pod uwagę, co bardzo często robią nasi rządzący, to ja mnie by nie zdziwił meteoryt z, z, wykonany z diamentów, który zatrzymał się idealnie na centymetr przed Ziemią i nagle cena diamentów spadłaby o połowę. Nie wiem, nie wnikam już w losy tego świata, natomiast wnikać mogę w to, że na każdy dzień możemy takich newsów się spodziewać. A możemy tego spodziewać się na przykład właśnie na Forex Factory, który jest uważam jednym z ciekawszych i prostszych miejsc, i uwierzcie mi, że bardzo duża część spekulantów właśnie z tej strony korzystam. Serdecznie polecam. Mamy tutaj przede wszystkim dodatkowe informacje, dlaczego coś może wpłynąć na rynek i jak, w jaki sposób mamy spodziewać się, że wpłynie, jeśli na przykład be, wynik będzie większy niż forecast, czyli coś, co jest przewidywane. Dodatkowo możemy sobie tutaj zawężać, do czego serdecznie zachęcam, aby zawężać sobie e, wszystkie rzeczy, które przeglądamy tutaj do e, high impact i medium impact newsów, dlatego, że to są te tak naprawdę newsy, które gdzieś tym rynkiem ruszają. No i szczególnie zawężać sobie do rzeczy, które nas naprawdę interesują. W moim wypadku jest to właśnie euro i dolar. Więc jeśli już mamy te obszernie i jakże opisowo newsy przedstawione, no to zapraszam Was do samego wykresu, bo tutaj również jest drugie 50%. Tutaj chciałem wam pofleksować dzisiejszym tradem, który oczywiście został rozegrany na TikToku. Możecie to wszystko sobie zobaczyć, że. Że, że, że tam pokazałem, że to nie jest żaden replay, to nie był żaden, to jest cały czas na żywo, tak samo jak teraz ten rynek rusza się na żywo, natomiast oczywiście, wyrzucimy sobie teraz. Stąd wszystko. Ja zawsze lubię wszystkie swoje materiały zaczynać od zera na wykresie, żeby nie przywiązywać Was do rzeczy, które gdzieś tam sobie narysujecie. Pamiętajcie, że moim zdaniem każdego dnia powinniśmy zaznaczać konkretne rzeczy, które nas interesują, w kontekście oczywiście day tradingu, bo jeśli mówimy tu o swing tradingu, no to oczywiście, że. Są rzeczy, które będziecie zaznaczać dużo, dużo rzadziej. To już oczywiście są dywagacje i rzeczy, które zależą od strategii specyficznych ludzi. Natomiast Daily bias, jako że jest daily, to zaczynamy go na wykresie daily, jak sama nazwa wskazuje, i tutaj też was właśnie zaprowadziłem. Wykres daily to jest coś, co bardzo często widzicie, kiedy ja nagrywam wróżenie z fusów, na przykład właśnie na eurodolarze na swoim TikToku. No to pokazuję wam wtedy, że zawsze swoją analizę zaczynam od właśnie wykresu daily, bo tutaj szczególnie określamy nasze nastawienie. Przynajmniej z mojej perspektywy, pamiętajcie, to nieprawda objawiona, to tylko moje koncepty, które są na bazie konceptów ICT. Więc, moi drodzy, tak jak to w wielu moich materiałach do pożygu zaznaczamy sobie jak zawsze pewną strukturę, to, w jaki sposób rynek się porusza, żeby antycypować jakikolwiek bias musimy mieć świadomość tego, w jaki sposób rynek się. Porusza. Bez tej informacji nie jesteśmy w stanie określić swojego bajasu, w moim rozumieniu. No i w tym momencie, tak jak to już wielokrotnie tutaj wspominałem, od razu widzimy, że kiedy zaznaczymy sobie tą ostatnią strukturę, no to w tym momencie widzimy, że to przebicie tutaj nie zapoczątkowało najważniejszej rzeczy. Czyli tego, kiedy wyłączymy sobie, nawet wyłączmy sobie w tym momencie knoty. Ja wiem, wiele osób teraz się oburzy. Przecież tam cena była, co ty pierdolisz? nie? Co ty tu gadasz? Co próbujesz nam wmówić? Uspokój się w tym momencie, poczekaj, daj mi szansę. Tak? <grym> Moi drodzy, najważniejsza i najistotniejsza kwestia z perspektywy smart money concept, ICT, tradingu instytucjonal, instytucjonalnego, zwał jak zwał, i innych, um, dobra, może ten żart zostawię dla siebie. Moi drodzy, Najważniejsze są korpusy, bo tutaj realnie świeca się zamknęła i otwarła. W tym wypadku tu się otwarła, a tu się zamknęła. I to to nas interesuje szczególnie przy określaniu daily biasu. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie pokazuje nam realny zakres ceny, a nie knoty, które bardzo często są oznaką tak naprawdę tego, co banki centralne na przykład na takim eurodolarze sobie wyprawiają, żeby wypierdolić stop lossy większości ludzi. Tutaj przepraszam za to słownictwo, ale po prostu musiałem dać upust swojemu zniesmaczeniu takich Takim metodyką. Więc moi drodzy, kiedy tu widzimy, zaznaczamy sobie tę strukturę, no to widzimy, że tak naprawdę to przebicie nie miało miejsca, dlatego że cena nie, nigdy nie przebiła tych właśnie tutaj tego order bloka co już umiecie zaznaczać, czyli te, w góry tego order bloka, który zapoczątkował ten spadek, ta, te, ta podbitka tutaj nigdy nie przebiła, co w tym momencie, właśnie wczoraj, jak mogliście zobaczyć i również dzisiaj na TikToku, dla mnie było oznaką spadków. Stąd też właśnie te dwa dni spadków, no bo również kolejna podbitka z tego miejsca nie, nie zaznaczyła tak naprawdę nam tutaj na wykresie tego, żebyśmy zamknęli się powyżej tego miejsca, więc znowu. Po czymś takim jak tutaj, czyli po tym, po tym, kiedy właśnie ta świeca nie zamknęła się tak naprawdę. Boże, co ja narysowałem, ta świeca tutaj, ta świeca tutaj, <laughs> nie zamknęła się tak naprawdę powyżej tych wysokości, no to jest to dla nas jasny komunikat z moich, według moich metodologii, że. My raczej będziemy spodziewać się spadków, dlatego że szczególnie jeśli nałożymy na to coś, o czym zaraz porozmawiamy, czyli dni tygodnia, to wszystko zaczyna nam się klarować i wszystko zaczyna nam nabierać sensu. I jak widzimy, dzisiaj ten spadek jest dosyć już mocny, dlatego włączamy sobie już nasze knoty, ulubione przez wiele, wiele osób. Ja bardzo często właśnie się spotykałem z takim hejtem w moją stronę, że czemu ja tak często nie zwracam uwagę na te knoty, przecież cena tam była. Oczywiście, że tak. Natomiast pamiętajmy, że według Smart Money Concepts bardzo często my chcemy zobaczyć również cenę z perspektywy instytucjonalnej i z perspektywy najprostszego otwarcia i zamknięcia, bo to, to nas najbardziej interesuje. Moi drodzy, przechodząc tak naprawdę już. Niżej, na niższe interwały, no bo tu już na daily wiemy, że generalnie mamy 50% to są newsy, 25% to mamy daily. I teraz przechodzimy sobie na kolejną istotną rzecz, czyli tak naprawdę na jedynki bądź na czwórki, w zależności od tego jak kto woli. Ja lubię zaczynać zawsze analizę i daily bias oczywiście od czwórek. I tutaj polecam mega, mega jeden wskaźnik o nazwie Daytex Indicator. Jest to tak wskaźnik, moi drodzy, dobrze usłyszeliście, tak korzystam ze wskaźników, jak widać niesamowity wskaźnik, tutaj na pewno tęgie głowy się napracowały, żeby taki wskaźnik zrobić. Nie jest to linia krocząca, moi drodzy, nie jest to Mac&D, jest to nic innego jak najzwyczajniej w świecie dni tygodnia. Ale jakże przepotężne, bo jak zawsze mówię, to czas nałożony na cenę, Powoduje, że spekulacja otrzymuje jakikolwiek sens, jakiekolwiek szanse na istnienie i na byt. Dlatego możemy sobie zobaczyć w takim razie, że skoro widzieliśmy tą nieudaną podbitkę, tą nieudaną przebicie, to nieudane przebicie, no to możemy nałożyć na to bardzo, bardzo, bardzo istotną kwestię, czyli właśnie dni tygodnia. Skoro wiemy, że w poniedziałek mieliśmy taką podbitkę, to i we wtorek mieliśmy korektę, to warto nałożyć na to jedną rzecz, o której mówi sam Michael z kanału ICT. Wtorek ma jedną z najwyższych szans na to, żeby utworzyć najwyższą bądź najniższą wycenę w konkretnym tygodniu. Czasami jest to również i środa, tak jak mamy tutaj, szczególnie w środowisku, kiedy jest bardzo duże wolum, tak jak w takich ostatnich tygodniach. Miesiąca, może być to środa. Natomiast zwróćcie uwagę, że to właśnie najczęściej jest wtorek bądź środa. Kiedy popatrzymy sobie wcześniej, to zobaczcie tutaj, tutaj mieliśmy na przykład typowo poniedziałek, i to również zobaczcie, że to nie zawsze tak działa. Natomiast popatrzmy tutaj znowu, znowu poniedziałek, znowu w tym momencie przechodząc tak naprawdę dalej, mamy już wtorek. Przechodząc jeszcze wcześniej, mamy gdzieś czwartek. Przechodząc jeszcze wcześniej, zobaczcie. Mamy poniedziałek najniższą wycenę, w czwartek najwyższą wycenę. Znowu w środę mamy najniższą wycenę. Moi drodzy, zobaczcie, znowu w środa najniższa wycena. Znowu, moi drodzy, pójdźmy, pójdźmy tak naprawdę dalej. No i tak de facto by można powiedzieć, że piątek najwyższa wycena, mimo że we wtorek ten haj się tu utworzył. Oczywiście, realnie patrząc, więc. Takie rzeczy musicie sobie sprawdzać. To, że ktoś powie na kanale na przykład, właśnie tak jak Michael na kanale ICT, że to jest. Wtorek bądź środa, ja zawsze takie rzeczy sprawdzam i oczywiście długoterminowo pewnie tak jest, że te wtorki, środy mają tą szansę na utworzenie najwyższych, e, najwyższych po prostu e, zakresów, najwyższych wycen. Natomiast ja na to wszystko zakładam tak naprawdę i tak poprawkę, że oczekuję po prostu, w mo moim zdaniem, zawsze oczekuję, że właśnie te pierwsze trzy dni poniedziałek, wtorek, środa są dniami, które powodują, że właśnie tutaj możemy utworzyć najwyższą wycenę bądź najniższą, i warto po prostu w ten sposób to antycypować, ale nie traktować tego jako sztywne, sztywne ramy, co zresztą Wam udowodniłem teraz przed chwilą na tym wykresie. Natomiast to, co jest dla nas istotne, również i nieco bardziej niż antycypowanie maksymalnych wycen we wtorek, w środę, czy też w poniedziałek, w zależności jak to tam woli. To to, że możemy po prostu popatrzeć na to w sposób jakże logiczny. Mówimy o tym, że w poniedziałek cena wystrzeliła w kosmos, tak naprawdę, i we wtorek mieliśmy dużą korektę. Środa nigdy nie zamknęła się tak naprawdę powyżej, więc mamy już środę. I teraz możemy się już zastanowić i wprowadzić w naszą spekulację pewną tezę. Skoro mieliśmy trzy dni i trzeciego dnia nie byliśmy w stanie przebić najwyższej wyceny w poniedziałek, to, co możemy antycypować w czwartek i piątek? No, oczywiście, że spadek. Dla te, dlaczego? Dlatego, że wątpimy raczej, że czwartek przyniesie coś więcej, niżeli e, przyniosła środa. I im dalej w las, im dalej do końca tygodnia, no to raczej spodziewamy się czegoś odwrotnego. I to mówi sam e, nawet właśnie Michael z kanału ICT, że czwartki potrafią namieszać czwartki potrafią się odwrócić. On oczywiście lubi też pokazywać przykłady idealne, gdzie pokaże właśnie sytuację, gdzie rzeczywiście dzień po dniu, wtorek bądź środa było najwyższą wyceną. Natomiast ja już się nauczyłem na swoich błędach, że to tak nie zawsze, nie zawsze wygląda, szczególnie w takie właśnie ostatnie szczególnie w takie właśnie ostatnie tygodnie miesiąca, w taki ostatni tydzień to volume jest potężne, tu wszystko po prostu lata, te stop hunty są ogromne, dlatego nie ma sensu też aż tak się do tego przywiązywać, ale jest to kluczowe w określeniu naszego daily biasu. Także moi drodzy, musicie być po prostu świadomi tego, że im dalej w las, im dalej do piątku, tym mogą się dziać rzeczy odwrotne do tego. Co, co wydarzyło się na początku tygodnia, szczególnie jeśli w środku tygodnia zobaczyliśmy tak naprawdę osłabienie się trendu od którego zaczęliśmy tydzień. Zobaczmy co mieliśmy w tamtym tygodniu. Konsolidacja i tu znowu mieliśmy sytuację w której rozpoczęliśmy tydzień od spadku i tak jak zresztą mówiłem w analizie cotygodniowej analizie no mamy sytuację mieliśmy sytuację konsolidacyjną która na pewno dała zarobić wielu, wielu skalperom już chciałem powiedzieć z kamerą chociaż z kamerzy tu też na pewno zarobili na wciskaniu wam złotej grali i tak dalej mieliśmy później po, po, w poprzedni tydzień, gdzie mieliśmy duży spadek i popatrzcie jak pięknie cena pociągła praktycznie do samego piątku e, tą wycenę, natomiast nie mieliśmy osłabienia trendu i dużej korekty, tak jak w tym miejscu, gdybyśmy mieli tutaj taką podbitkę i znowu spadek i nieudaną podbitkę moglibyśmy antycypować e, pewne, pewne ruchy, także pamiętajmy, że dni tygodnia są bardzo, ale to bardzo istotne w kontekście naszego tradingu, nie jako sztywny abstrakt, którym będziecie opierać Operować jako sztywne informacje, tylko jednak raczej jako dodatkowa konfirmacja waszych przekonań, która pozwoli wam niejako po prostu te rzeczy nieco bardziej usystematyzować. Więc moi drodzy, mamy newsy, wykres daily, mamy podział na dni. Tygodnia. I teraz, moi drodzy, taki golden nugget dla tych osób, które naprawdę zostały do samego końca, dla tych osób, które gdzieś tu bacznie słuchają tego wszystkiego, co ja mówię, to jest oczywiście to, aby nie tylko patrzeć właśnie na te rzeczy i na czy to newsy, czy, czy wykresy, etc., tylko postarać się generalnie nałożyć również na to tak zwane makronastawienie rynku, czyli. Bo wiecie, newsy mają to do siebie, że one mają bardzo, ale to bardzo takie, nie chcę powiedzieć profesjonalne wybrzmienie, ale są takimi rzeczami, które są bardzo, ale to bardzo, wiecie. Tak jak na przykład Employment Cost Index, tak? czyli jest to jakiś konkretny indeks, który coś pokazuje. Natomiast zacznijmy się roz, rozglądać wokoło. My, jako spekulanci, powinniśmy być takimi osobami, które nie mają problemu z tym, żeby zobaczyć, co rzeczywiście się dzieje. Czy to na TikToku, czy, czy to wśród ludzi. Zacznijcie się wypytywać. Popatrzcie, co teraz się dzieje. Tak wysokie stopy procentowe. Już powoli gdzieś tam w Stanach coś mówią, że zwalnia. Więc już możemy tworzyć jakieś sobie tezy spekulacyjne na bazie tego. I to, to co tak wiele osób próbuje wykluczyć ze spekulacji, na przykład to, co bardzo dużo bardzo dużo osób, którzy korzystają tylko i wyłącznie z analizy technicznej, próbuje wykluczyć i na odwrót warto te rzeczy łączyć. Ja na przykład jako spekulant nienawidzę się ograniczać. Nienawidzę być osobą, która będzie ograniczać się tylko do analizy technicznej, bo ktoś mi powie, że nie mogę, nie mogę korzystać z przesłanek na przykład makroekonomicznych, bo jestem, bo jestem Ateciarzem. No, może mnie w dupę pocałować, dlatego że ja będę sobie korzystał z przesłanek takich, jakich chcę i nikt mi nie zabroni i nikt mi nie będzie kazał korzystać z tego, co chcę, czy z tego, co nie chcę Oczywiście mówimy tutaj o insider tradingu, czyli rzeczy, która jest nielegalna, natomiast wszystko, co jest legalne, a przesłanki makro, mikroekonomiczne, łączenie tego z analizą techniczną, jest jak najbardziej legalne. Dlatego też oglądajmy się wokół, patrzmy, jaka jest narracja, na przykład w masowych mediach, patrzmy, co się dzieje, patrzmy na reklamy, jak. Wygląda sytuacja z kredytami? Jak ona może się bezpośrednio przełożyć na to, na to i na to, i jak to generalnie wszystko wygląda? Patrzmy również na kolejną bardzo ważną kwestię, wracając jeszcze na chwilę do wykresów. Moi drodzy, dzisiaj po prostu sypię dla was złotymi radami całkowicie za darmo, ale mam to w dupie, dlatego że po prostu dla mnie jest istotne to, żebyście wy się tego nauczyli, żeby jak największa ilość skamerów nie była w stanie zarobić na was pieniędzy. To jest dla mnie coś, co dla mnie jest najbardziej istotne. Więc moi drodzy, kolejne. Na, moim zdaniem złota porada to taka, żeby patrzeć przede wszystkim na wykres weekly, wykres monthly i patrzeć, co tu się dzieje, patrzeć na właśnie te dniowe, na te higher time frames, żeby popatrzeć, jaka jest narracja. Popatrzmy do tyłu, tak zwany look back method, tak. Patrzymy sobie na tą wysokość, nawet na tego order bloka. Popatrzcie, co tu jest grane. Tu jest grane to, że zrobiliśmy tak naprawdę, patrząc od początku roku, o tym co mówiłem w ostatniej analizie, jedną z najwyższych wycen tutaj euro-dolara. Euro Jak sobie popatrzymy, no to tak, oczywiście, zgadza się to, tak? Mamy 2023, gdzieś tutaj się zaczął. Eee, tak, no January mamy tutaj, no i zobaczcie. Zrobiliśmy ostatnio najwyższą wycenę dolara. Co to może oznaczać? To może oznaczać to, że ktoś na przykład może zacząć już się euro-dolara, oczywiście, czyli najwyższą wycenę dla euro w kontekście do dolara, no, czyli euro zaczyna się wzmacniać, czyli ludzie zaczynają skupować. Kupować coraz bardziej euro. A dlaczego zaczynają kupować coraz bardziej euro? Bo kiedy popatrzymy sobie całościowo na wykres, no to jesteśmy w okolicy, w której nie ma się co oszukiwać. Weźmy sobie tylko, zamieńmy sobie fips tutaj na premium and discount. I jak zobaczymy sobie nawet na cały ten ruch, czy na cały ten ruch, to my jesteśmy w wycenie euro naprawdę bardzo, ale bardzo nisko, kiedy założymy sobie tutaj monthly chart. I popatrzymy sobie, tak naprawdę, na, znowu na nasze narzędzie premium and discount na bazie, na przykład, całego tego ruchu, no to znowu widzimy, że my tak naprawdę jesteśmy tutaj w okolicy, która jest bardzo atrakcyjną okolicą dla kupno euro. Dlatego takie rzeczy również trzeba brać pod uwagę. Dobrze, moi drodzy, 20-minutowy materiał dzisiaj, bardzo, bardzo wypełniony wiedzą kosmiczna ilość wiedzy. Naprawdę, sporządźcie sobie notatki. Ja wiem, że mówię chaotycznie. Jeśli czegoś nie rozumiecie, to jak zawsze jest moja wina, nie wasza, i ja chujowo tłumaczę. Dlatego, jeśli chcecie mieć coś bardziej szczegółowo, lepiej na pewno zrobione, no to zapraszam do źródła, czyli na kanał ICT. A wszystkim tym, którzy oglądali ten materiał do końca, bardzo moi drodzy Wam serdecznie dziękuję. Jedyne, o co proszę, tak naprawdę, o walutę, którą zawsze Was proszę, to zostawienie łapki, komentarza. Trzymajcie się i cześć.